Wszystkim znowu poli 7. Przeciąg Raymana 3. Dobra. Idziemy chyba do doktora. Czy nie wydostaliśmy się z niewoli Knarenów? Czy tak to mogę ująć? Czy daleko jeszcze mamy do tego doktora? Tak, jeszcze musimy troszkę pustyni przyjść, wygląda na to. Okej, to jest, wygląda jak gabinet doktorski. Przynajmniej dla mnie. Okej. Nowy szaman. Okej. Chodź tu. Tak. Staliśmy naszą moc grymasów, ona bardzo się przyda. W Raymanie dwójce wszyscy piraci po pokonaniu dawali jakieś czerwone lumy. A w trójce dopiero po... Tak, w trójce dopiero po otrzymaniu tej mocy Leptisa możemy coś takiego robić. Dobra? Tam się dostać? Mogę. A? Jeszcze? Nie. A, słyszałem gdzieś ten Siena. Ale jeszcze go nie widzę, dobra. Pewnie będzie gdzieś po drodze. O, jest. Okej, czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Najważniejsze, że się ruszać jak zwykle. Wracaj. Okej. Tak, kamera znowu przeszkadza. Będę na nią narzekał za każdy raz, jak nie pomaga. To ją nauczy. Dobra, idź tu. Dzięki. Dobra, tamtego pana muszę się tutaj jakoś wdrapać. Aha. Niezidentyfikowany obiekt, co to się lata! Okej, Lubox pomógł. Okej, kolejny upgrade życia. Przydałby się troszkę przed walką z refluksem. Gdybym zdobył tych tensjenów, których nie udało mi się zdobyć, to bym go miał. No cóż, dobra. Jakoś dam sobie radę z tego. Nie? Okej, dobra. To jest mały również sekret. Mianowicie, żeby... No, ten Tyson daje nam zieloną puszkę, której potrzebujemy, żeby ich zabić, ale niekoniecznie. Jeżeli musimy ich tak, żeby sami pod sobie rzucali pod nogi bomby, to również stracą szczubła, tak się nazywa. Nie potrzebujemy wtedy tej puszki. Bo tam ci uciekli. Lepiej? Okej, okay. Teraz ci jeszcze przyszli. A? Jeden pań. Trochę powinien blokować kamerę. Oj, dostaliśmy niebieską puszkę. No to ten Tyson, jeżeli odsłodziliśmy tamtych bez go aktywowania, nie da nam niebieskiej puszki, da nam coś innego. Da nam zielony kryształ. Znaczy, dałoby nam zieloną puszkę do rozwalania ich. Taki drobny sekret.
Dobra? Zostałem pan. Ej, to ci pozwoli go tarczować. Nikt ci nie pozwoli. To ci pozwoli. Dobra? A teraz możemy się nie wyrać. Dobra. Tak lepiej. Tam? To jest kolejny sekret. Mamy tutaj wskoczyć. Zbierać parę dodatkowych punktów. Dobra. Dobra. Gdzie jest znowu? Robię uniki, jak mnie puszczę podkręcone. No dobra. Jesteśmy, Globox? Jakoś niewyraźnie się czuję. No jakoś niewyraźnie wyglądasz. Dobra, czy będzie 100%? 100%, jej! Ten sekret musiał mocno poratować mój wynik. Dobra. Kolejny gabinet. Tak. Razem będziemy ich ciekawy sposób rozwalać. A, panie Miki. Pani policja, proszę. Okej. Okay. Zapomniałem mi zgrimasować. Okej. Okay. Słuchaj tu. Tak lepiej. Dobra. To jest kolejny sekret. Nie wiem, czy go widzicie. Oczywiście, że go nie widzicie. Aż jest tak ukryty, żeby go nie widzieć. Trzeba tutaj wejść. Okej. Okay. Trzeba nie zapomnieć również o helikopterku. Dobra. Parę punkcików. Zielony punkcik. I parę czerwonych, dobra. Dobra. 48 tysięcy. Chyba nie jest gorszy wynik na ten poziom, wziąwszy pod uwagę, jak niektóre poziomy z knarynami słabo mi poszły. Ale dobra, idziemy do doktora. O nie, 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 nigdzie się nie ruszam! Ruszasz się, Globox, potrzebujemy cię. Czyli potrzebujemy urokluma z twojego brzucha. No. Okej. Okay. Globox San, bardzo spięty. Na szczęście ja wiedzieć, jak przegonić zła energia. Uwaga! Słyszałem, że będzie kociuba. Nie, nigdzie nie wejdę! Nie słucham niczyich rozkazów! Ach, tak! Zaraz się przekonamy. Oto Joszef, Romeo! No! Pośpiesz się trochę, co? Ten Sinbad. Terapia grupowa. Odlot! Mierzące klimaty. Andre ma przerąbane. Gotowi? Kto gra na pianinie i tak dalej? Ta. No bo to bardzo zdolne muzycznie stworzenie. Mojemu się nie podoba turnie bardzo jak Andre. Okej, okay, udało się. Ale skubany popyla. Udało się rozmnożyć wszystko stracone. Dokładnie. Tam można było przygotować jakiś plan B. Na opcję, że jednak Andre uda się wykurzyć. A znowu organizuję rokujmy. Co tym razem kombinuję? Stop! To jeszcze nie koniec, bracia! Jest ktoś, kto pomoże nam sprawić, że świat będzie znany na naszą łaskę! Tak! Ciekawe, kto to tak.
jakiś knaryn, wygląda na to. Mały królupel? Król? Knarenów? Nie. Refluxie! Wiem, że marzysz o zemście na Raymanie. Raymanie. Potrzebuje energii, żeby się rozmnożyć. Zabierz swojemu królowi perło, a podam ci głowę Raymana na srebrnej tacy. Ta. O, Reflux und André połączyli siły und ukradli berło von Gumsi, der Król der Knareni. Niedobrze. Stary kurma, jak kolesie przywołają Leptysa, to normalnie będą mieli mocy na maksa, jak nic. O, za tymi drzwiami jest skrót, dzięki któremu będziesz mógł ich dogonić. A teraz szybko, ruszaj. A. Fajni ci lekarze, ale jak takim zależy na czasie, mogliby trochę pomóc. Ta. No bo kurczę, jak rany. Jakoś nigdy nie ma chętnych do ratowania świata. Znaczy oprócz nas. Czy my mamy na to czas? Mamy. Mamy czas na skróty, mamy czas na ratowanie świata. Dobra, co to mamy? Jak odgadnę zakręcie? Drzwi otworzą się tylko przed tym, kto zbierze wszystkie korony. Anarnafra, Ourfras, Bezut, Derien Dielwe. Co ty robisz, Globox? Ty weź się baw gdzie indziej, ja tu się skupiam. Okej, okay, on próbuje otworzyć drzwi na swój sposób. Weźmy się za bardziej skuteczne metody. Czy za zbieranie koron. Okej. Dobra, widzę tą komnatę. Bardzo ładne lustrzane odbicie tu są. Przykład. O. To okno rzuca bardzo ładne lustrzane odbicie. Okej. Dobra, to jest pierwszy sekret. Z najdłuższego na świecie skrótu. Dobra. Znowu gonimy. Coś musiało uciec. Tam jest jedno wyjście. Tam jest drugie. Tak? A nie. Tylko bonusowe punkty. Dobra. Dobra, to gdzie uciekła nasza mapa? Tam jest. Aj! Prawie, prawie. To znowu może troszkę zająć. Dobra. Na dłuższych dystansach na prostej. Nie lepiej ją. Ciapnąć. Dobra. Okej. Jeszcze raz. Ej. No. Dobra, i to tyle koron? Okej. Okay. Rayman, strzel się, proszę. Dobra, nie udało się. Jeszcze raz. Okej, okay, czyli nie do końca. Jeszcze sporo koron do zebrania. Licznik się zepsuł. Okay. Jeszcze raz. Aha. Dobra, to jeszcze nie byłem. Raz. To na samej górze jest chyba coś. Ej! Nie o to mi chodziło. Tak, trochę wolno się obraca Raymana podczas bujania się.
wróćmy. A chyba musimy wrócić. Tak. Cireman, czas uciekać. Okej, okay. Już wszystkie kolony? Chyba tak. Nie! 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 Abracadabra! Hokus pokus! Bibidi, chcę zobaczyć jeszcze jedną rzecz. Przypadkiem czegoś tam nie pominąłem. Wolę być pewny. Okej. Chyba nie to. Dobra. Dobra. Jest tu jeszcze jeden sekret. Chciałem się tylko upewnić, żeby nie pominę. Ale chyba wszystko jest okej. Chyba nie tutaj jest. Zapomniałem, że trzeba tam skoczyć. Jeszcze raz. Te wszystkie wyzwania tutaj będą na czas. Najdłuższy skrót świata wcale nie jest taki krótki. Tak się nazywa ten poziom. Bardzo długi, później będzie jeszcze irytujący. Dobra. Obok starczy twoich metod. Nie, nie. Udało się! Wiedziałem, że mi się uda, ale jestem! No, ale jesteś, Globox. Dobrze, że mamy cię w drużynie. Raczej co byśmy zrobili? Okej. Okay. Przejście dalej. To idziemy. Procent. Chyba coś musiałem pominąć jednak. Co? To jeszcze nie koniec? I to ma być niby skrót? A, to jest najdłuższy skrót świata. Jak się do tego zabrać? Dobra. W następnym odcinku Globox otwiera kolejne drzwi, a my w tym czasie robimy jakieś głupie rzeczy, jakieś zbieranie koron, które nikomu nie są potrzebne. Okej, dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć.